Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Dziś jest niedziela dobrego pasterza. Przypominamy sobie wiele obrazów, które prowadzą nas do Jezusa, który bierze na swoje ramiona zagubioną owieczkę. Najstarsze z nich są w rzymskich katakumbach Dymitylli i świętego Kaliksta oraz świętej Pryscylli. Jezus jest tym młodym, pełnym życia pasterzem, co sam szuka i niesie zagubioną owieczkę, przywraca ją do swego stada. Modlitwa różańcowa jest naszym wracaniem do Jezusa, dołączaniem do Jego stada, pozwalaniem, by On brał z nas na swoje ramiona, by okazywał nam swoją serdeczną miłość. Dziś tymi zabłąkanymi, zagubionymi stworzeniami, zagrożonymi przez hordy wilków, jesteśmy także i my. My jesteśmy tymi, co potrzebują pomocy samego Pana. Pociągnęli nas za sobą inni niż Jezus pasterze. Oczarowali nas urokami świata, omamili swoimi obietnicami. Maryjo, Matko dobrego pasterza, pomagaj nam odkrywać, że On jest Bogiem nowego życia. Jest szansą dla naszych uwikłanych w zło i grzech serc. Pomóż nam, Matko, nie tylko szukać dla siebie Jezusa, szukać Go dla naszej osobistej przemiany, dla uzdrowienia, ale też szukać i prowadzić Jezusa tam, gdzie są zagubieni nasi bliscy. Czy to z rodziny, z braterskich więzi, przyjaźni, czy z różnych innych codziennych relacji. Różaniec jest naszym pukaniem do serca Matki, co prowadzi nas do Jezusa, do Jego serca. Ona prosi Pana o pomoc dla każdej zagubionej owieczki. Jest Matką dobrego pasterza i owiec, które prowadzi do pasterza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,